Szanowni Państwo, to wielkie szczęście, to wielkie wzruszenie móc służyć własnej ojczyźnie, szczególnie kiedy ta służba jest wsparta głosami milionów ludzi. Chcę powiedzieć w imieniu własnym i w imieniu nowego rządu, wszystkich bez wyjątku ministrów tego rządu, że ten serdeczny patronat Polaków nad naszymi staraniami o to, żeby Polska była coraz silniejsza, coraz bezpieczniejszym domem dla Polaków, że ten patronat jest także dla nas wielkim zobowiązaniem. Kiedy mówię o szczęściu, wzruszeniu i satysfakcji, które maluje się na obliczach wszystkich ministrów i myślę, że także po mnie to widać, to nie dlatego, żeby tą satysfakcją i tym szczęściem się sycić, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w tych trudnych czasach Polacy będą oczekiwali od nowego rządu odwagi, determinacji i skrajnej bezinteresowności. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zobowiązaniem dla nas jest także to, co wyczuwamy na co dzień. Ten serdeczny i bezcenny patronat dla dobrych spraw Pana Prezydenta i bohaterów naszych czasów, naszej demokracji, wymienionego premiera Tadeusza Mazowieckiego czy Pana Ministra Władysława Bartoszewskiego, ale także wszystkich tych, którzy tę nową Polskę budowali od pierwszych dni. Przyrzekamy, Panie Prezydencie, przyrzekamy wszystkim naszym rodakom bardzo ciężką pracę, odważne decyzje i gotowość do podjęcia tych największych wyzwań, jakie przed nami stoją. Jestem przekonany, że te najbliższe 4 lata to lata najwyższej próby. Postaramy się tę próbę przejść najlepiej, jak potrafimy. Jestem głęboko przekonany, Panie Prezydencie, że z Pana pomocą damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję Panu Premierowi. Myślę, że to czas na gratulacje.